Granica z Białorusią. Agencja ONZ do spraw uchodźców apeluje do Białorusi. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców wezwało Białoruś do zaprzestania i brania ludzkim życiem. Wydarzenia na białorusko-polskiej granicy są głęboko niepokojące przekazano. Wydarzenia na białorusko-polskiej granicy są głęboko niepokojące. Wiele razy mówiliśmy, że wykorzystywanie uchodźców i imigrantów do osiągania politycznych celów jest nie do przyjęcia i trzeba natychmiast z tym skończyć. Wzywamy Białoruś do zaprzestania i brania ludzkim życiem, napisał we wtorek na Twitterze Polski Oddział Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Sytuacja na granicy Prezydent zwołał naradę w poniedziałek rano. Media obiegła informacja o dużej grupie migrantów, którzy planują przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Migranci są w okolicy Kuźnicy. Resort Obrony Narodowej poinformował tego dnia po południu, że służbom MSWIA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Pilnują ich służby białoruskie. W BBN w poniedziałek po południu odbyła się, zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę, narada na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej w poniedziałek pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego odbył się sztab kryzysowy, który omawiał obecną sytuację na polsko-białoruskiej granicy z udziałem m.in. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefów MSWIA, MSZ i MON. We wtorek o godzina. 16. Zbiera się Sejm. Posłowie wysłuchają informacji rządu, informacji o sytuacji na granicy Polski z Białorusią.